Ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik został wybrany nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Dzień po wyborze przybył zawierzyć swoją nową posługę Matce Bożej Jasnogórskiej. Nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ma 38 lat. Jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej, zna kilkanaście języków. Od czasów seminaryjnych zaangażowany jest w działalność dziennikarską jako współpracownik Tygodnika Katolickiego Niedziela oraz Katolickiego Radia Podlasie, Polskiego Radia i Telewizji, KAI, naszego dziennika, Radia Maryja, Telewizji Trwam i Radia Watykańskiego. Przeor Jasnej Góry, ojciec Marian Waligura, podarował nowemu rzecznikowi ikonę Matki Bożej oraz zapewnił o pamięci modlitewnej.